Hulk Smash, Kill a Mutant Zombie using a Hulk Hammer w ogóle, what the hell? Oni wciąż chcą zabić mnie, nic nie mogą zrobić mi, dobra. Ojej, toż to potężny pająk, on chce mnie zabić. Noelo, byku. Halo, halo, witam bardzo, bardzo serdecznie, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem Minecraft. Dokładnie tak, Minecraft, tak jak wspominałem, będzie i w końcu jest. Po tak długim obiecywaniu, labombowa przygoda powraca, jakby to niektórzy powiedzieli. 136 modyfikacji będzie nam dzisiaj towarzyszyło w nowej serii, która będzie się pojawiać co drugi dzień. Dokładnie tak, dzisiaj jest czwartek, prawdopodobnie ewentualnie piątek. Jeżeli dzisiaj jest czwartek, to w sobotę kolejny odcinek, potem w poniedziałek i tak dalej, więc będzie naprawdę fajnie. No i co my tutaj będziemy robili? To jest takie pytanie. Będziemy grać na hardkorze. Dokładnie tak, wstępnie chcę grać na hardkorze, na tej paczce modów. Jaka to jest paczka modów, to... Nie wiem, jest to Valhesia Team, jakoś tak znaleziona. Będziemy grali na hardkorze, będzie to seria taka pogadankowa. Labombowa przygoda, piszmy. Ja już generalnie wiem, że światy tutaj tworzą się 40 lat. Więc okej, mamy Biomes of Plenty, bardzo fajnie. Lubię tego moda, jeszcze go znam z tych starych wersji. Świat tutaj tworzy się 20 lat, więc ja po prostu sobie go odpalę, żeby on się tutaj wczytywał i będę do was sobie mówił. Mam nadzieję, że nic się nie zlaguje w tym czasie, to by było bardzo smutne. Także siak, jeżeli wam się podoba Minecraft i chcecie więcej Minecrafta, to zostawcie kciuka. No i dajcie też w komentarzach, że chcecie, bo mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jakby jest to pewnego rodzaju ryzyko, ale stwierdziłem, że skoro nie ma co robić, co korona ferie i może akurat komuś się nudzi i może sobie akurat obejrzeć, to czemu nie? Jakby przy obiedzie, na przykład godzina 15, obiad może sobie do tego obejrzeć po prostu i zjeść ten obiad, tak więc bardzo fajnie. Nie wiem co gadam, słuchajcie, nagrywam to piąty raz, zaufajcie mi, że nagrywam to piąty raz. Cztery paczuszki modów hardcore pobrałem. To jest fajna historia, fajna, niefajna, smutna dla mnie, ponieważ siedzę o 7 rano, jest 8.28 w tym momencie. Pobrałem cztery paczki modów na hardkorze i każda, jakby za każdym razem mówię dokładnie to samo, to samą historię opowiadam. Jakby każda kolejna paczka modów była coraz gorsza, bo nawet nie mogłem sobie drzewa skopać, bo po prostu to był hardcore, wiecie, i na przykład jak uderzałem drzewo, to drzewo mnie biło, nie? I w jednej paczce modów udało mi się skopać to drzewo, ale gdy skopałem to drzewo, to nic z tego drzewa nie wypadło, a kopałem je 20 minut, więc były pewne problemy. Póki co widzę, że mi Minecraft kompletnie nie działa, ale spokojnie, jest to 36 modyfikacji, to się wszystko musi wygrać. Dobra, wygrało się, wow. Tutaj trochę testowałem. Oprócz tego, że mnie niedźwiedź zaatakował i mnie zabił na początku, a to jest Minecraft Hardcore, to ta paczka działa nawet fajnie. Nie mam pojęcia, czego się tu spodziewać. Wiem, że mogę ciąć drzewa, jakby ja jestem bardzo zadowolony. Zaufajcie mi, że bardzo cieszę się z powodu takiego, że mogę ciąć sobie drzewka. I gramy na hardkorze nie bez kozery. Jakby chciałbym zrobić tak, żebyśmy tutaj cały czas mieli coś nowego. Przypuśćmy, jeżeli umrzemy, zaczynamy sobie od początku nową bazę i cały czas jakby coś nowego sobie poznajemy, jakieś nowe biomy, nie stoimy w miejscu. Co się dzieje? Jeżeli będzie naprawdę źle i przypuśćmy, będę umierał jak po prostu ostatnia... jak ostatnie co? Jak ostatnie ścierwo po prostu, no to zmienimy sobie tryb trudności na survival. O, coś mnie tu już chciało atakować? Nie, jednak nie, dobra. Zmienimy sobie tryb trudności na survival i to są ruchome piaski, jak nie wejdę, to zginę. Okej, na szczęście nie, ale musiałem się upewnić. Moodball, okej. Jakieś błoto. Dobra, więc jak będzie naprawdę ciężko, to sobie zmienimy po prostu tryb trudności na survival. No i zagramy sobie raz za porządnie. Wstępnie chciałbym pograć na hardkorze. Jakby ta paczka też jest takim troszeczkę testem dla mojego nowego komputera, tak swoją drogą. Bo jest to 136 modyfikacji, to jest ogrom modyfikacji. Dla porównania, na starym komputerze miałem bez shredderu 60 fpsów, a z shredderami miałem 20, z Optifine miałem 30. Więc no tutaj jest naprawdę grubo. Wstępnie dodaję muzyki, bo tutaj się tyle dzieje. Posłuchajcie tylko tą taką przyrodę, która tutaj teraz dudni. Nie dodaję muzyki. Jak chcecie muzykę, to sobie odpalcie swoją. Dobra, moi drodzy, tak jak mówię, zostawcie kciuka. Lecimy nową serię z Minecrafta na hardkorze. Mam za mały ekwipunek, to już widzę. Chcę sobie ten ekwipunek powiększyć. Tak po pierwsze to sobie wezmę fowa większego i sobie odpalę guiskał. Może nie takie, ale na trójeczkę. Dobra, żeby to wszystko było ładne, duże. Tak czy siak, co chciałem jeszcze powiedzieć. Tak swoją drogą, tutaj chciałem wam powiem, ciąć tą serię jak salami. To znaczy, wiecie, dynamiczny, 2020 YouTube, tniemy odcinki, nie wiadomo co się dzieje, kamera ciągle lata z lewej do prawej, z prawej do lewej, chaos generalnie, ale stwierdziłem, że po co. Tak naprawdę po co? Ładne. Tak naprawdę po co się w to bawić? Mam dosyć małe wyświetlenia, a dla was może to być fajna okazja, żeby sobie to obejrzeć. No i taki troszeczkę dłuższy odcinek, no i często przede wszystkim te odcinki będą dzięki temu, będzie mało montażu. Sobie tyle, o ile to pomontuję, jak będą jakieś ciekawe. Co mi tak ta kamera drga? Przez te krzaki muszę się przyciskać i tak dziwnie ta kamera drga, to jest bardzo nieprzyjemne.
i jakby będzie mało montażu i przez te odcinki będą po prostu mogły się często pojawiać. I mamy tu jakąś nową rudę. Proszę bardzo. Zaraz sobie to skopiemy. Postawmy tutaj workbench i skraftujmy sobie kill off. Okej, patrzcie, w ogóle mam jakieś takie informacje. W ogóle mam tutaj ekwipunek. Co tu się dzieje? Zastanówmy się. Tutaj mamy w ogóle, słuchajcie, mamy tutaj moda, który pozwala sprawdzać recepturki. Jak sobie piszemy siekiera, to widzimy siekiery. Patrzcie w ogóle te rzeczy. Jest 54 strony itemów. Okej, to są podstawowe. Okej, zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Mociu, panie. Będziemy to wszystko testowali. Tak czy siak stwierdziłem, że naprawdę wolę po raz pierwszy iść w ilość, a nie jakość. Czyli po prostu mieć dla was dużo materiału, a po prostu sobie to nagrywać na chillku. Też chciałbym trochę pogadać tutaj tej serii sobie, wiecie, z wami na jakieś różne tematy. Coś jak Łysy teraz robi, nie? Z Don Starwem, przypuśćmy. W ogóle myślałem, że będę Don Starwa sobie nagrać, ale stwierdziłem, że już aż tak bardzo nie będę zrzynał od niego i nagramy sobie chociaż grę, której on nie nagrywa. I będzie bardzo fajnie, tak czy siak. Minecraft. Obiecałem, Minecrafta jest Minecraft, dobra. Keyfall, skraftowane, co my tu mamy? Czy to jest węgiel? Co to jest? Raw bitumen. Nie wiem pojęcia, co to jest bitumen. Może wy wiecie, co to jest bitumen, ja póki co nie wiem. Odcinki 20 minutek, tak swoją drogą, zaraz wam powiem, 20 minut, myślę, będzie spoko. Co tu, halo? Ściana się rozwala. 20 minut, co drugi dzień, powinno być fajnie. Tego bitumenu jest dosyć sporo, to jest pewnie jakiś podstawowy klocek. No i właśnie to jest fajne, że mogę sobie sprawdzać, co z tego bituminu można kraftować. Zobaczcie, możemy sobie skraftować blok bitumen. Dobra, chore rzeczy, piszmy tutaj bitumen. Bitumen blok można kraftować. Całkiem fajnie. Dobra, może będzie można to przepalić. Nieważne. Co to za klocek? To jest koper. Koper jest chyba z Industrial Crafta, czy jakoś tak. Kiedyś oglądałem Huśka i tam takie właśnie ciekawe rzeczy były. Podobno ta paczka modu, na której gramy, jest trochę bardziej nastawiona na jakiś survival i tak dalej. Więc jakieś, wiecie, adventure, goda, wiecie, dungeony i takie fajne rzeczy. Zobaczymy, jak to naprawdę działa. Silence mechanism, dobra. Large kit cobblestone, embellish craft. Nawet nie wiem, jakie są modyfikacje tutaj. Gram na czuja w ogóle. Aha, czekajcie, coś dostaliśmy w ogóle. Blueprint package. Contains some blueprint for gear crafting, right click to open. Aha. Maczeta. Small spoon, tree chopper. Nie mam bladego pojęcia, co chodzi. Nie mam bladego pojęcia, co tu chodzi. A może na przykład kliknąć? Nie możemy. Dobra, zostawmy to póki co. Dobra, będę to poznawał razem z wami to wszystko. Idziemy póki co sobie dalej. Poszukajmy jakichś fajnych klocków. Co to jest? Gneiss. Dosyć ładne, mogę z tego dom potem zbudować. Będę chciał oczywiście w tej serii pokonać smoka. To chyba jest dosyć jasne, ponieważ jest to hardcore. Wow. Fajne. State, embellish craft. Jakieś kurde nowe klocki. Co tu się dzieje? Ale myślę, że nie jest to takie proste. Jakby na klasycznym Minecrafcie jest dla mnie dosyć dużym wyzwaniem pokonanie smoka, a na Minecrafcie zmodowanym, który prawdopodobnie jest trudniejszy od zwykłego, to już w ogóle jest ciężko. Dobra, mamy owce. Patrzcie, mamy HP owiec. Ale zajebiście. Mamy owce, możemy sobie te owce pozabijać, dzięki czemu dostaniemy to pierwsze mięska, po drugie materiały na łóżko, co może się takie fajnie przydać. W ogóle wersja Minecrafta jest chyba 1.15, tak swoją drogą, czyli ta najnowsza. Nawet nie wiedziałem, że tyle modu wyszło na Minecrafta 1.15. Jako fajna świnia, patrzcie. Ale zajebista świnka. Dawaj, mięcho, dobra. Jakiś grzyb tu leży. Poszukajmy, słuchajcie, porozglądajmy się. Co tutaj ciekawego mamy na tym świecie? Może jakieś zamki będą, nie wiadomo. Tu mamy jakieś nasiona. Silent Gear. Simple Farming, Raspberry Bush. Jezus Maria, ile rzeczy. Ile rzeczy. Czy mamy jakieś plecaki? Zobaczmy, czy mamy plecaki. Plecak by się przydał bardzo. Backpack. Mamy backpacki. Patrzcie, mamy backpacki normalnie. Stary, dobry mod. Ze starych wersji jeszcze Minecraft. Żeby je ulepszać w ogóle. Wow. Kozak. Potrzebujemy skóry, wełny i nici. Dobra. No to zaraz to ogarniemy, myślę. Mamy krówki. Siema, krówko. Daj mi skórę, proszę ciebie. Bum. Ale w ogóle... Jezu, jaka ładna krowa. To jest najładniejsza krowa w Minecraftie, jaką widziałem. Zobaczcie. Dobra, mamy skórę. Z małej chyba nie dropi. Z małej chyba nie wydropi skóra. Będziemy dużo zabijemy. Dobra, jeszcze jedna chyba. No i jeszcze nitka. Mamy trzy skóry. Dobra. Mała krówko, czy dasz mi skórę? Proszę ciebie. Krówko, please.
Mała krówka mi nie dała skóry. Potrzebujemy jeszcze jedną krówkę zabić. Tam są koniki. Z koników chyba też dropiło, dropiła skóra. Trochę jestem bestialski, nie? Tak zabijam wszystkie mobki, jakie są tutaj. Trochę to smutne. No ale niestety trzeba sobie radzić. Problem tylko z nitką. Gdzie ja bym znalazł nitkę? Jakiegoś pająka by się przydało upolować. Na jakim gramy poziomie trudności? Aha, na hardkorze. Dobra, nieważne. Koniku. Panie koniku, proszę tutaj umrzeć. Mogę z tego w sumie cię zabić bardziej. Dobra, coś dostaliśmy. Raw beef. Ło, patrzcie! Jakieś mięso nowe tu jest. Co za mięso? Raw horse meat. Okej. Okay. Jezus Maria, ale to jest rzeczy. Dobra, są krówki na szczęście. W ogóle, to jest całkiem spoko. Mogę się tutaj chyba osiedlać, słuchajcie. Chyba mogę się tutaj gdzieś osiedlać. Tak mi się wydaje. Mamy chickeny, różne rodzaje. Siema. Dobra. Mamy chickeny, mamy tutaj jakieś też... co to jest? Mystical Black Flower. To wygląda jak coś, czego nie chciałbym podnosić. Sky of Beginning. New Chapter Unlocked. Lexika Botania. Dobra, co tu się dzieje? Sprawdźmy to. Button Info. Nie chcę tego sprawdzać. Chciałbym zobaczyć... Aha, patrzcie, mocy. To jest lista modów. Zobaczcie tylko to. Ile tu jest modyfikacji. O, coś klikłem. O Jezus, dobra, wychodzimy stąd. Nie wiem, co to jest. Pobrałem w ogóle tą paczkę z internetu, jakby ktoś pytał. Tak swoją drogą. Chciałbym zobaczyć jakieś achievementy. Advancements. Jezus Maria, co to się dzieje? Advancements. Wanderer. Afeotopopic Spawners. Captured. Minecraft. Silent Mechani. Silent Gear. Co tu się dzieje? Craft a Pickaxe. Blueprint or Template. O matko. Tutaj. Jakieś mutant bestie mutantowe. Tu, to co? Hulk Smash. Kill a mutant zombie using a Hulk Hammer w ogóle. What the hell? Co to się za rzeczy jakieś porąbane? Jakieś będziemy mieli, słuchajcie... Tamed Creeper Minion from its egg. Będziemy mieli jakieś babosy. Mutant Snow Golem. Jakieś mutanty tu będą. Dobra, Adventure, Sweet Dreams. To chyba są zwykłe minecraftowe rzeczy. Okej, okay, i botania, czyli to co zaliczyliśmy. Zrobiliśmy Sky of the Beginning, pick up Mystical Flower. I możemy teraz lecieć dalej. Mana Pool. Trąba. Trąba Bomba 211D5. Slaya Jaya Guardian. O kurde, dobra. Słuchajcie, mamy zabawę naprawdę dużo. Wstępnie gra na tym hardkorze, ale coś czuję, że ja szybko tutaj zdechnę i zaczniemy sobie jeszcze raz na survivalu, bo naprawdę jest tutaj dużo ogarniania. Myślę, że może być... Co jest? Może być całkiem fajnie. Co, ja pływać nie mogę? O nie, halo. A nie, dobra, mogę pływać na szczęście. A tak powolnie. Bardzo powolnie. Dobra, a co ja mogę robić z tych kwiatków? Sprawdźmy sobie na przykład, nie? Mystical. Mystical. O, mamy... To są te kwiaty chyba. Mogę coś z nich craftować? Botany Pots. Mycelium. Chyba nie mogę z nich nic craftować. No dobra, nie wiem. Jak stąd wyjść? Okej, spokojnie. Dobra. Biegnijmy przed siebie. Zobaczymy, co się ciekawego znajdziemy. Dalej szukamy jakby nitki, to jest nasz plan główny. Znalezienie nici. Dzięki czemu skraftujemy sobie plecak, ale będziemy mieli po prostu więcej miejsca w kierunku. Jeżeli oglądacie to w czwartek, to przypominam jeszcze swoją drogą, że jutro o godzinie 16 Taernik wleci z questów. To taka seria troszeczkę niszowa na moim kanale, ona robi bardzo małe wyświetlenia, zauważyłem. Natomiast jakby bardzo fajnie mi się nagrywa, więc też jutro będziecie się spodziewać odcinka. A w sobotę kolejny Minecraft i w niedzielę, słuchajcie, jeszcze vlog. Też wam wrzucę vloga i z tego vloga będzie coś ciekawego, mianowicie... Nie wiem, czy mam mówić już teraz, ale mówiłem na Instagramie. Więc jak mówiłem na Instagramie, to chyba tutaj już też mogę się pochwalić. Prawdopodobnie jest to ostatni raz, kiedy nagrywam w swojej starej fryzurze, której nawet nie widzicie, mam czapkę, bo jest zbyt brzydka. Będę miał nową fryzurę. A jaką, to zobaczycie w niedzielę na odcinku, nie będę spoilerował. Coś sobie planuję z tymi włosami zrobić, żeby były jakieś nowości. Dobra, słuchajcie, chwila, bo tu się robi noc. Ja tutaj sobie gadam. Tu się robi chyba niebezpiecznie, co? O, kurde bele, chcieli mnie zabić. Oni wciąż chcą zabić mnie, nic nie mogą zrobić mi, dobra. Tu jest jakiś las wielki, dębowy. Ej, słuchajcie, jakbyśmy tak się osiedlili pierwszą noc na tym drzewie. Ha, co by na to? To by był spoko pomysł. Dobra, szybko, robimy teraz akcję. Teraz zaczyna się niezła akcja. Jest alkohol i będzie libacja. Robimy sobie tutaj siekierkę. A tą wyrzucimy, bo już niepotrzebna. Idziemy, słuchajcie, na to drzewo. Nie wiem, czego się spodziewać. Mamy noc. Modów jest tyle, że prawdopodobnie nie jestem sam na tym świecie. Coś mnie zaraz zaatakuje. Już coś słyszę chyba nawet. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, ja się tu wkopuję na drzewo. Na tym drzewie będę sobie siedział. Ojej, toż to potężny pająk. On chce mnie zabić, kurde bele. Zabijmy go, bo nitka jest mi potrzebna. Zrobię tutaj, okej, mamy nić.
Nie wyrzucaj wełny, idioto. Dobra, mamy to. A czemu ja mam tylko 3 wełny? Ja potrzebuję chyba 4 wełny, słuchajcie. Pak, pak. 4 wełny. Ja mam tylko 3. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Mamy pająki, możemy ich się pobić. Czy ja chcę ich się bić? Nie wiem. Pochodnia by się przydała. O Boże święty, ale zamieszanie. Nie wiem co robić. Najchętniej bym się zaszył pod ziemię. Może słuchajcie, zróbmy tak. Zaszyję się pod ziemię. Olejmy to drzewo. Zaszyjemy się pod ziemię, zrobimy sobie najpierw łóżko, a dopiero potem zaczniemy się bić, co? Zróbmy sobie taką prowizoryczną bazę tutaj z cegieł, żeby nic mnie nie zabiło. Tutaj nie chciałbym zginąć na początku, to by było dosyć słabe, jakbym tak sobie umarł w pierwszym odcinku. A tak sobie możemy skartować łóżko, proszę bardzo, white bed. Wiem, że nic nie widzicie, spokojnie, ja też nic nie widzę, dobra, idziemy spać. A ja w ogóle mam minimapę z osłaniem, o nie, najgorzej, nic nie mówicie. Czemu nikt mi nic nie powiedział? Dobra, już widzicie teraz minimapę, to patrzcie, cały czas była minimapa nad wami, wiedzieliście o tym? Nie wiedzieliście, dobra. Wyłazimy stąd. Mamy dzień. Halo, chcę coś ciąć. Halo, nie mogę wyjść. Halo, co jest? Utknąłem. Aha, to był kobel, dobra. Dobra, idziemy bić te pająki. Pająki chyba nie są zbyt trudnym przeciwnikiem, a nitki się bardzo przydadzą. Jeszcze wrócimy chyba w tamtym kierunku, za te owieczki pozabijać, będziemy mieli plecak. Tak mi się wydaje, dawaj pająku, bijemy się. Na pizzę cię walę, dobra. Jeden nie żyje. Mamy chyba oko pająka tylko. Dawaj, dawaj. Okej, okay. W ogóle sam się prawie zabił. Możemy takie pułapki stosować, patrzcie, bo te pająki idą na mnie, a te krzaki jak się nie wejdzie, to one biją. I ten pająk może sam umrzeć teraz. Ale gorzej, że on nie omija. To mądry pająk był, okej. Okay. W żarcie mamy dość dużo w ogóle, tutaj te busze tutaj sobie rosną. Mamy też dużo mięsa, tutaj 48 w ogóle beriesów, nie, patrzcie to. Na chilku raczej sobie możemy zjeść. Nie powinniśmy się martwić o brak głodku. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I lecę tutaj dalej, bo jak wchodzi Filipek, to będą skandale. Potrzebuję wełny. Potrzebuję wełny asfuck, żeby zrobić sobie plecak. Taki jest cel na ten odcinek. Jak będę miał plecak, to będę zadowolony. Póki co pobiegnijmy. Może znajdziemy coś ciekawego. Zobaczymy. W tamtym kierunku. Czemu nie? Widzę tam coś ciekawego. Jakieś kwiaty. Co to są te kwiaty? Halo? Mystica Light Blue Flower. Wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, co się z tych mysticalów robi, ale ja bym chciał je kolekcjonować. Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do końca mapy. Tu są jakieś góry lodowe. W ogóle jest dużo biomów. Nie wiem, w którą stronę iść. Tu mamy jakieś fajne rośliny. Coś tu mi szumi. Dobra, kochani, przebiegłem się kawałek i znalazłem owce. A tak w sumie to się cofnąłem do miejsca, w którym byliśmy, więc nic ciekawego. Zabijamy sobie owcę numer 1. Dostajemy z niej wełnę, możemy to wyrzucić. Potrzebujemy 4 wełny, więc niestety egzekucja. Dobra, no i możemy sobie teraz craftować prawdopodobnie plecak. Zróbmy sobie crafting, na przykład z tego. Proszę bardzo, dobra. No i plecaczek, jak to się robiło? Mamy 3 wełny, dobra, jeszcze jedna owca, niestety muszę cię zabić. Prawie przeżyłaś, ale ci się nie udało. Chcę go skraftować. Missing items, aha, skóry mi jeszcze brakuje, czy coś. O nie, skóry mi brakuje, halo. O ty głupia krowo, ale cię teraz zabiję, uhuhu, a tylko mięso wydropiło. Dobra, z tych białych krów nie dropi skóra. Tą trzeba zabić. Dobra, mamy skórę. Bang, proszę bardzo, ogarnięte, mamy plecak. No i on działa tak, jest naprawdę mały. Ale możemy sobie jakieś podstawowe itemy odłożyć, na przykład to, bo to kompletnie mi zawadza. I nie wiem po co jest, jakieś gravele, dirty, tak dalej, dobra. Moi drodzy, cóż ja mogę rzec. Tutaj sobie zaczniemy kolejny odcinek. Postawmy sobie jeszcze prowizoryczną chatę w tym momencie. Bardzo, bardzo piękną chatę postawmy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj będzie jeszcze okno. Coś takiego, żeby nic nas tutaj nie zjadło po prostu. Oj, skończyły mi się klocki, postawmy jeszcze coś z tych klocków może. Dobra. Dobra, mamy prowizoryczną chatkę. Będziemy sobie budowali ją lepszą w przyszłym odcinku. A póki co niech zostanie coś w tym stylu. Postawmy sobie łóżko tutaj. O, proszę bardzo, i zróbmy sobie jeszcze drzwi. Proszę bardzo, jaki piękny dom. Ja nic nie robię, on sam sobie podskakuje. Ja mam niestety szyby.
Więc trzymy może po prostu co zamuruje jako drzwi. I tutaj skończymy. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore. Więc nie przegapcie, subskrybujcie kanał po więcej. Zobaczę jeszcze tylko, czy da się przepalać tym klockiem. To by było całkiem spoko. Nie mogę nim przepalać niestety. Ale mogę przepalać drewnem, więc zaraz sobie to ogarniemy. Ja sobie przepalam jedzonko. Widzimy się za dwa dni. Mam nadzieję, że się podobało. Siema, siema, wbijcie na Instagrama LB Kazielski. Yo!